Witam Was bardzo serdecznie. Dziś krótka instrukcja korzystania z mazaków Silhouette. W Silhouette Design Studio wybieramy projekt, który chcemy, aby został naszkicowany, a na ekranie możemy go zwiększyć, zmniejszyć i ustawić w dowolnym miejscu na naszej kartce. W opcjach wycinania zamiast standardowego ostrza wybieramy Silhouette Sketch Pen, a całość ustawień zatwierdzamy, aby plotter rozpoczął wycinanie. Jak w przypadku cięcia, przygotowujemy matę i przytwierdzamy do niej wybrany papier, aby nie przesunął się podczas wycinania. Wybieramy również mazek, który naszkicuje wcześniej wybrany przez nas wzór. Z uchwytu plottera wyjmujemy ostrze, aby w jego miejsce włożyć wybrany przez nas mazek. Następnie, jak w przypadku cięcia, ładujemy matę. Po akceptacji projektu w programie, maszynka zaczyna szkicować. Cały proces trwa zaledwie kilka minut i wymaga od nas tylko paru kliknięć. Szkic jest już gotowy. Teraz możemy pomalować go mazakami, farbami czy tuszem. W kolejnych filmikach zobaczycie również, jak łatwo wytnie go nasz plotter. Tymczasem zapraszam Was do wycinarni.